Efektem również tych działań jest rzeczywistość tych manifestacji na ulicach. Zdaniem pana profesora, które to zdanie często wybrzmiewa w mediach, są to po prostu ofiary pewnych manipulacji. Czy pan profesor rzeczywiście podtrzymuje? Częściowo tak. Skupmy się na jednym tylko motywie. W momencie, gdy okazało się, że przywódca Komitetu Obrony Demokracji lansowany jako postać aktywnego obywatela, pan Kijowski, ma kłopoty z płaceniem alimentów, co samo w sobie jest jakby sprawą prywatną, która nie musi być punktem w ciążkości, nie do tego zmierzam. To Jacek Żakowski, który jest jednym z propagandowych ideologów tego ruchu protestu, w wywiadzie dla Super Expressu powiedział, że gdy się idzie na wojnę, to muszą ucierpieć kobiety i dzieci, tłumacząc w ten sposób niepłacenie przez pana Kijowskiego alimentu. I najbardziej fascynujące jest to, w czyim imieniu Jacek Żakowski wypowiedział wojnę i przeciw komu ta wojna ma się toczyć. Otóż w demokracji czy w naturalnym jest spór polityczny, którym jest przeciwnik. Przeciwnik, gdy przegrywa spór, zwłaszcza gdy przegrywa wybory, traci możliwości wywierania wpływu na funkcjonowanie państwa, na funkcjonowanie niektórych instytucji władzy, ale ma prawo dalej istnieć. Natomiast na wojnie nie ma przeciwnika, na wojnie jest wróg. Wroga trzeba zniszczyć. Przeciwnika trzeba pokonać, ale on dalej ma prawo istnieć. A na wojnie przeciwnika zamienia się we wroga, a wroga się niszczy, żeby przestał istnieć. Otóż jest pytanie, ilu z tych Polaków, którzy w dobrej wierze poparło manifestację Komitetu Obrony Demokracji, zdaje sobie sprawę, że Jacek Żakowski i prawdopodobnie jakaś grupa osób z nim związanych zapisało tych ludzi, tych demonstrantów na wojnę, że oni są mięsem armatnim, wysłani na wojnę. Na wojnę, której oni nie wypowiedzieli, która nie została otwarcie wypowiedziana i nie wiadomo, kto z kim walczy i kto ma być zniszczony. Chciałbym, żeby ci wszyscy, którzy mając mniej lub bardziej zrozumiałe zastrzeżenia do rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo każdy obywatel może mieć zastrzeżenia demokracji, może mieć zastrzeżenia wobec władzy, zastanowili się, co takiego odsłonił redaktor Żakowski jako ideolog ruchu przeciwstawiającego się legalnie wybranej władzy, że uważa, że z tą władzą należy toczyć wojnę. W czyim imieniu on tą wojnę chce toczyć? I jak ta wojna ma się skończyć? To jest kluczowe, jeśli pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, jeśli zastanawiamy się, zaangażować się w pewien kierunek działalności obywatelskiej, czy nie.